Halo, witam moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Marcisław, wy jesteście wy, a oto jest to Hoa Live. W poprzednim odcinku, moi drodzy, wróciliśmy się do wieży demonów i na razie jesteśmy na dobrej drodze, by najebać wszystkim w pizdę. Jesteśmy teraz w sali posągów bossów z Life Alive'a, czyli przypominam, że z tego, no, jak to się nazywało, oryginału. Popatrzcie, schowałem się. Nieśmieszne. Dobra, idziemy teraz do sali z posągami z Toho Alive'a. Ale ktoś na nas czeka. Let's have some fun. Tak było napisane? Nie pamiętam. O nie! O, tę akurat znam. Ona też jest z jedynki. Ale nic więcej nie wiem. Nic nie dało strzelenie jej w mordę, ale przynajmniej ją uśpiłem. Z cztery ruchy przeczekamy. Z jednej strony Fantasy Seal. Shellcracker. Chyba lepiej by było, gdybym stanął obiema w jednym miejscu, ale na szczęście nie miała aż tak dużo życia. Dobra, kolejny boss załatwiony. Tu widzimy oczywiście bossów z poprzednich rozdziałów Toho Alive'a. I bohatera Life Alive'a. Chyba rozdziału tego, średniowiecznego. Długi tunel, którym uciekła... O kurwa. Jesteśmy na górze. Jakiejś. Zapiszmy. O, ta postać, która chodziła w czerni i na przykład... napuściła na nas tego, no. Tam, no. Yumemi. Kto to jest? Marisa! Ty kurwo! Aż o niej zapomniałem. Taka byłaś nieprzydatna. Chociaż nie, no była przydatna trochę. Miała tego Master Sparka. Nie, to się inaczej nazywało. Final Sparka chyba. Oraz Narrow Sparka. To wszystko, co było w niej przydatne. Dobra, jeszcze miała atak dupskiem, który odpychał. Poprosimy retrospekcję o tym, jak to uciekła. Ciekawie rozegrane. Ale jak to mówią, szykuj się na wpierdol za oszukanie mnie. A morda! Jest jeszcze śmieszniejsza. O nie, teraz to sobie przejebałaś.
sumie to nikt ci nie pytał, żebyś to robiła. To jest takie trochę śmieszne, że ona takie rzeczy mówi do Mimy, która jest w tym momencie postacią zapomnianą, jej nie ma po prostu w kanonie. Bo od czasów PC-98 w ogóle się nie pojawia na Windowsie. Popatrzcie, zmieniła się w Murzyna. Powiem wam, całkiem ładny... Ładna teksturka, ładny sprite. Nawet bym powiedział kawaidesu. A może bym nie powiedział? Dobra. Ale bierzmy się do robota. Haha, uśpiłem cię, kurwo jebana, kurwa, ha 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 ha. Śmieszne. Pasuj. Pasuj. Ty napierdalasz. Najpierw szal krakerem. Shell crackerem. Dobra, obrona zmniejszona. Ej, kurwa. Jest tutaj jakaś mechanika, o której nie znam, a która mówi nam o tym, że jeżeli dostaniesz czas w pizdę, to nie możesz zostać już uśpiona. No nie ma takiej mechaniki. Kurwiłem się. Brion, nie. Albert Lunch. O nie, kurwa mać. 3. Ten teraz jeszcze raz spróbujmy. Nie ma chuja. Musiał ją odwrócić. Lecz. Najpierw cię obrócę. Jeżeli mogę, jest. Udało się. Ono tak zabrała jej 34 maksymalnego życia. Jeżeli dobrze pamiętam. A moja pamięć jest zawodna, jeżeli dobrze wiecie. I to dość mocno zawodna. Dobra. Nie ma co się powstrzymywać, dostaniesz w pierdol. Ja się będę cieszył. Ładne. Ale to słabe w chuj. Czekajcie chwilę. Tak jakby wróciłem, więc możemy zacząć dalej. Znaczy lecieć dalej.
A co się stało z tą kamerą? Jak ona szaleje w świetle? Nie nadaje się kompletnie do nagrywania w dzień, za to inne kamery nie nadają się kompletnie do nagrywania w nocy. Coś za coś. Dobra, już się nią nie bawię, bo jeszcze zepsuję. O, poobniżajmy jej najpierw atak. Po prostu dajmy jej w pierdol. Dopóki nie atakuje Reimu, weź... wzmacniaj. O jak dobrze, o jak dobrze. Kurwa nie pada jego mać. Noga. Musiałem oczywiście jebnąć o biurko kolanem. Ostatnie oznaki tego, że miałem powód, żeby nie nagrywać przez weekend. Pewnie dostaniecie oczopląsu przez to tutaj. Potraktujcie to jako green screen. Ile mamy życia? Nie zauważyłem, czy nam coś zrobiła. Jebać, najwyżej dostaniemy w pierdol. No nie! Zapomniałem, że Psueda odwraca. Push ból. No nie, nie odwróciło jej. Nie. Marisa, ty kurwo. Swoją drogą, to jest chyba jedyny rozdział, w którym boss nie ma imienia na... Nie ma, wiecie, w imieniu Rei, w nazwisku G. Wiecie, te standardowe akcje. Nieprzyjemne. Moi drodzy, choroby nieprzyjemne. Lecz. W tym rozdziale akurat aż tak nie pograindowałem. Żeby walka była jakoś... przynajmniej trochę bardziej satysfakcjonująca po jej ukończeniu. No nie działa na nim już w ogóle... Nightmare, mimo że ją odwróciłem. Smutek. No leczyć możesz jedynie. Wiem, Reimu, że chciałabyś jej skopać dupę, ale no niestety. Jesteś zredukowana do funkcji healera. Tejkuj, Aima. To może w tym momencie jednak może coś zrobisz. Albo buffuj. Buffowanie defa może być dobre. Zacząłem w końcu widzieć te teksty w środku. Jest, poszło! Byłaś chujem, a tak kończą chuje. Thank you.
To jest dobre pytanie. Najpewniej by też poginęły. Akurat co się dzieje na tej kamerze? A nie z mniejszej jasności, bo będę niewidoczny. I mnie nie będzie tutaj w ogóle i będzie tylko widać to coś. The fuck? A, ona tam leży. Już myślałem, że ktoś następny strzela skądś tam. Okej. Kto w ogóle przeżył? Przeżyła Meira. Przeżyła Mima. Kto jeszcze przeżył? Bardzo mało postaci w ogóle przeżyło. O, tak jak mówiłem, Meira jest, przeżyła i w ogóle. O, i nadal jest głupia, więc zostanie w pizdę. Oczywiście nie pomyśli o tym, że Marisa jest uznana za zmarłą od dawna, a Reymu jej pomagała. To w ogóle nie ma znaczenia. Taki smutny ending.
Przypomnij, jacy to, jakie to te postacie są głupie. Orej mu się ruszyła, widzieliście? No oczywiście, a co może wziąć Meira, skoro to było jej jedyne zadanie w dwójeczce? A, czy to jednak Mima. No cóż. Rage. Czy to jest ten żart na temat... Kurwa. Na temat imion tych wszystkich bossów do tej pory? Jeżeli tak, no to... Kurde, odkryłem to już dość dawno temu. Z połączenia tych dwóch członów z ich imion wychodzi Rage, ale no... W ogóle mówiłem o tym? Kolejna rzecz, o której nie mówiłem, a powinienem. Zakończenie rozdziału jest dość dziwne. Z tego co widzę po spektrometrze, to dźwięk lekko narasta. A więc poczekamy chwilę. Bo ponoć ma tutaj być jakiś bonus. Dobra, no. To poczekalimy trochę. Cisnę. Zapiszmy. Select a final character. Wiecie co? Teraz zrobię coś dziwnego, czego nigdy nie robiłem, ponieważ mamy toreczek. Wtorek, wtoreczek, wtorunio. Nie, nie pasuje tutaj wcale taka ładna rymowanka.
Ja poczekam do tego wtorku na to, aż się dowiem, co ja mam do cholery zrobić. Nie wiem, co mam wybrać, co mam zrobić. Poczekam do wtorku, aż dostanę wyjaśnienie może od was. No i cóż. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy. A to był rozdział... Mimy, której to już nie ma, no nic dziwnego, bo stała się teraz głównym bossem. I do zobaczenia w kolejnym ostatnim rozdziale Toho Alive'a. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, jeżeli tak. No i zobaczymy się w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże. Do zobaczenia.